Wszyscy Państwo są już na scenie, zatem... Poznańskim liderem przedsiębiorczości w kategorii średni przedsiębiorca zostaje kto? Fabryka Armatur Sparzęc. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa. To firma z ogromnym doświadczeniem. Początkowo zajmowała się produkcją wyrobów armatury przemysłowej. Obecnie specjalizuje się w obróbce metali oraz kuciu, a także produkcji elementów stalowych i mosiężnych. Podstawową gałęzią produkcji są wyroby dla rynku motoryzacyjnego, w szczególności pierścienie synchronizatora skrzyni biegów. Cały czas intensywnie się rozwijają w obszarze nowych technologii oraz parku maszynowego. Już za chwilę. Za sekundkę. Uściski dłoń, gratulacje. Muszą być. I wielkie brawa od Państwa. I teraz kilka słów od lidera dla Państwa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, za słowami piosenki powiem, to jest ten moment. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu zarządu i dziękuję w imieniu całej rodziny Fabryki Armatur Sparzęc. Jest nas 150 osób i codziennie tutaj w okolicach Poznania, Sparzędzu wykonujemy ciężką pracę. Jesteśmy firmą z branży metalowej, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, to nie są żadne rozwiązania cyfrowe, codziennie naprawdę dużo metalu przerabiamy. A lider dla nas to rzetelność, to konkurencyjność, to codzienne inwestycje w nowe technologie, żeby być pierwszym, żeby uciekać do przodu i konkurować na całym świecie. Ponad 50% eksportu do wszystkich krajów Europy Zachodniej i to nas napawa dumą. Jest nam coraz trudniej z uwagi na wysoką inflację i utratę konkurencyjności polskiej gospodarki. Natomiast dzisiejsza nagroda lidera motywuje nas do tego, żeby z pasją pchać to dalej. I serdeczne pozdrowienia dla pana burmistrza, bo jesteśmy jedyną firmą ze Sparzędza, która w nazwie ma Sparzęc. Więc wszystkiego dobrego. Brawa, bardzo dziękujemy. Prosimy o zajęcie miejsca. Wielka duma lokalna. Również dziękujemy, gratulujemy. Zapraszamy, szanowni Państwo, już na widownię, tak, by zająć miejsca, bo już za chwilę będziemy znów delegować.